Okej, znajdujemy się w Ostroszowicach, to jest pierwsza w prawo za marketem Dino i tutaj się znajduje pałacyk z XVIII wieku. Niektóre wzmianki podają, że został w 1500 tam z hakiem wybudowany, ale to jest w latach 1715-18, rozbudowany 1861. To jest ruina, powstała na innej ruinie, jak to się mówi. I co jest ciekawe, tutaj tam przebudowywany, nie przebudowywany, wiadomo, tylko ciekawa jest historia powojenna, bo jeszcze w 1943 w pałacu mieszka właściciel Henryk Leopold von Sertow i na pałac rekwirowany na szkołę wywiadowczą został. No i tutaj się mieściła, później została przeniesiona do Bawarii, bo to Niemcy, i pałac rozgrabiono. W 1945 jeszcze odbywały się zabawy i było kino. Niestety w czasie dnia strażaka zachciało się podpalić jakieś szopy. No i strażacy nie ugasili pożaru i tak się stało, że spłonął. No to jest właśnie najciekawsze. Strażacy go rozwalili, no ale to było niczyje. Wchodzę pod górę, no to po co to tak za bardzo ratować? Zresztą wiadomo, jak to na zabawach bywa, co nie? No i szedłem do góry. Ciekawe takie ruiny. Niby ktoś to kupił, ale opuścił. No i to tak już zostało. Nic się tutaj raczej nie dzieje. Obiekt dosyć rozległy. O, matko kochana, jakie tu występy są. Jeszcze co można powiedzieć? Ostatnie prace renowacyjne w latach 20. XX wieku. Gdzieś tu jest kolista w zachodnim narożniku, kolista wieżyczka. No i zobaczmy, czy jest wieżyczka. Chyba z tamtej strony. Ale przyjemnie tutaj jest w środku. Ostroszowice. Bardzo fajny obiekt. Powiem szczerze, który ja jakoś przegapiłem. To nie? Dużo tych po prostu, jak jest niezielono, no to można wszystko zobaczyć. No jesteśmy w piwnicach, bo raczej nie ma co pokazywać. Dlaczego? No to powiem wam szczerze, że z pałacami to jak z życiem. Najpierw są piękne, młode, ładne. Później się przeistaczają w ruinę. Jak nie pielęgnujemy swojej urody, to popadamy w choroby. A jak nie pielęgnujemy ruin, to one po prostu upadają. I taka jest ich kolej losu. Jak i z życiem, z chorobami, wszystko przemija. Zobaczcie, dlatego czasami się warto zastanowić nad sobą i wziąć
bez tego pędu gdzieś wyjść i zobaczyć świat innymi oczyma. Tu powinna być ta wieżyczka, o której mówiłem. Z zewnątrz. O, tak to wygląda. No, nawet obiekt taki dość pomysłowy. I obejdziemy to naokoło. Tak, to ta wieżyczka, która była. Obiekt dosyć, na planie czworokąta chyba, obiekt dosyć obszerny. Dwutraktowy, trzy kondygnacje posiadał ten pałacyk. Dlatego taki, tego kamienna budowla, trzy kondygnacje. Jest, była to wielka na pewno. Wielka budowla. Nie wiem, czy tak uchwyciłem teraz, bo tutaj kamera automatycznie musi ustawić to. Posiadłość to musiała być wielka. W 1937 roku miała chyba 94 hektary. Pastwisk lasów, stawów, ogrodów, podwórzy. No tutaj po prawej stronie już jest za płotem staw. To chyba przynależał do tego pałacu. No z pewnością. A nie, no tam to była taka wieża, a tu jest ta cała wieżyczka. Nie, tamta wieżyczka. No pozostałości, zobaczcie, jakie to było kiedyś piękne. No niestety, ale nie ma. No, wszystko zagarnia przyroda. Wszystko. No i tutaj od drogi widać doskonale pałacyk. Ja tam byłem w środku, pokazywałem. No, chaszcze naokoło. Wiadomo, jak będzie lato, to będzie gorzej. Tu taki jakiś dąb rozłożysty. No i to jest właśnie cały nasz pałacyk. No i do następnego razu.